Jesteśmy na warszawskiej Pradze przy ulicy Wrzesińskiej. Za mną jest przedszkole, które udało się wybudować, kiedy byłem burmistrzem Pragi Północ. Lada dzień pójdą do niego dzieci, rozpocznie się rok szkolny. No i cóż, rodzice się mnie pytają, czy w tak dobrze wyposażonych placówkach, gdzie także są nowoczesne stołówki, również jakość potraw spełnia najwyższe standardy. Wiemy, że są rozporządzenia ministra zdrowia, które określają katalog produktów, które mogą być na stołówkach podawane. Ale trzeba się lepiej przyjrzeć temu, jakiej one są jakości. A z tym bywa różnie. Wiemy z badań, że w tych potrawach często jest za dużo soli, za dużo cukru, że wędliny są przetwarzane, a część produktów jest niepełnoziarnista. Na pewno to trzeba zmienić. Te standardy powinny być jak najwyższe, ponieważ to rzutuje na zdrowie dzieci, na ich przyszłość. I to jest sprawa, którą chciałbym się zająć jako parlamentarzysta. Nie może być tak, że aż 18% polskich dzieci, a tak wskazuje Instytut Żywności i Żywienia, jest otyłych i że ta liczba przyrasta najszybciej w Europie. Zdrowa żywność, dobre standardy, odpowiednie przepisy to zagwarantują i to jest temat, którym chcę się zająć.